Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Beyond Good and Evil. Chyba 13 albo 12 odcinek. Tak jak powiedziałem wam w poprzednim odcinku, w barze Akuda mamy szafkę, do której wiem jak zdobyć kod. Tylko muszę przy okazji wam go pokażę jak to zdobyć. Wejdziemy sobie do baru Akuda i musimy jedną rzecz zrobić. Wejdziemy sobie zapis. Zapisujemy grę. Zapiszę sobie na tym serwie. Nadpiszemy. Jeszcze raz wchodzimy w zapis. I mamy taki zielony kod na dole, kod internetowy. Tak zwany. Ja sobie, jeśli pozwolicie, cyknę tego zdjęcie. Styk. Bo nie chcę mi się go zapamiętywać, trochę długi jest, spisywać też mi się nie chce, wolę wykorzystać aparat. I teraz wyjdziemy sobie stąd, będziemy w grze, włączę sobie tutaj pauzę w grze i przeskoczymy na chwilę na pulpit. Jak widzicie, jesteśmy na stronie darkroom.bgmmind.net i tutaj musimy wstukać nasz kod, aby nam się wyświetliły dalsze instrukcje, co mamy zrobić. Wpisujemy, ja mam M4OGLM4H, F małe, 6B, Z, Q duże, X, duże Z i slash. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Mamy nasz kod Z7D5. Ja tego kodu nie będę sobie zapisywał, ja go zapamiętam. Z7D5. W tym momencie wracamy do gry. Jesteśmy w grze z powrotem. I próbujemy otworzyć szafkę. Z7D5. Ja to, jeśli pozwolicie, jeszcze przeskoczę. Z7D5. Z7D5. I powinno nam to zatwierdzić. Magia. Kochani twórcy nasi. Dobra, mimo wszystko bierzemy dysk. Gra dysku. Wiecie co? Ja to sobie jeszcze zapiszę. I odpalimy to tak na szybko. Zobaczymy, co to jest w ogóle, bo też jestem troszeczkę ciekaw. O co z tym chodzi? Tylko zapiszemy sobie na ten save. No i odpalimy ten dysk, zobaczymy o co biega. Sekundę, sekundę, bo to jest jakaś gra. Start. Odpalimy, co tam... Graj w ulubioną grę Francisa przeciwko komputerowi lub innemu graczowi. Dobra, już wiem, co to jest. Sorry, przepraszam was najmocniej. Gra w dysku. Jeszcze raz. Instrukcje. Dobrze. Start. Go! Aha, czyli to tak naprawdę jest to samo, co tam graliśmy z Francisem, tylko w tym momencie. No dobrze. Runda druga. Zobaczymy, co się stanie, jak wygramy. Może coś nam się odblokuje, jakaś ciekawa zawartość. Ale powiem tak, z rundy na rundę przecinek jest trudniejszy. Aj, jeszcze nie trafiam. No, wygrywaliśmy grę. Coś się stanie? Aha, czyli to by było na tyle. Tak naprawdę to jest dysk, który zawiera grę, więc żadna ciekawostka. Tak, tu mamy jedną perłę, musimy zapamiętać, że ewentualnie z Francisem trzeba wygrać. To już zrobiliśmy. Pędzimy dalej. W takim razie mamy 4 minutę 22 sekundę, czyli nawet szybko załatwiliśmy. Tutaj nic ciekawego, tam byliśmy. W takim razie pędzimy do garażu Mamago. Zobaczymy, co tam się dzieje. I musimy jeszcze rozwikłać zagadkę. Bo nie dokończyłem. Musimy rozwikłać zagadkę, skąd się wziął... Znaczy, skąd się wziął... Skąd tak naprawdę ma wziąć ten statek, o którym mówił Page.
Jade na M-Disco, o którym była mowa później przez radio, kiedy nas Page przemawiał, znaczy nasz szef Page, później dowiedzieliśmy w końcu, że to był Page. To tak naprawdę, przyznam się szczerze, nie no, nie było łatwo do przewidzenia też. Ale też nie było trudne. Stabilizator lotu. Czyli to mogę kupić. This motor is not for hovercrafts, Jade. Come back with the spaceship and we'll install it for you. Co to daje? Brawo, Jade. Mogę teraz tym statkiem latać moim standardowym? Brawo, a teraz mi brakuje 3 perły, aby kupić... Dobra. Wracamy do dołku. Mogę teraz tym gównem latać? Szczerze, nie. Dobra, pędzimy. Bo coś się dzieje w latarni. Faster, Miss Jade! No, 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 no! Pablo? Ben? Yoa? Careful, Miss Jade. The Alpha sections may still be there. Double H! They've taken the children! Anybody here? No i to złodziaku, ty. Poor Wolf. I know how you are. You tried to help them. You told yourself that you wouldn't let them come to any harm. That you'd be there to protect them. I know, boy. But that isn't what actually happened. The kids are gone. And you. You couldn't do anything. You're here, alive and well. Who do you think you are? Did you think you'd actually be able to make a difference? Well, Wolf, you were wrong, boy. Completely and utterly wrong. There's nothing anyone can do. There's nothing anyone can do. We must go now, Miss Jade. It's over, Double H. Finished. They're still alive, Miss Jade. Paige, the kids, they're all still alive. Komputerek? Aha. Okej. Okay. Wiecie co, to może ja skoczę M-Disk obejrzę? Od Page'a może tam będzie jakaś informacja, bo tutaj nic nie ma. Tak naprawdę. Nic nie wskujam, nic nie wzbiorę, nic nie wezmę.
Będę mógł Page'a obejrzeć. Jego tam kanciapie. Nic nie ma, to jest wszystko zniszczone. Serio? Dobra, zbierzemy to. Mu się to przyda, postraciliśmy tak naprawdę dla schabsów. Aha. No nie działa, no bo jak zwalone zostało, to nie działa. Jeszcze zobaczymy na dole, co tam się dzieje. Ja wyrobiłem. Nie, tam nic nie ma. To zostało nam tak naprawdę iść do Page'a. Zobaczyć, co nam się dzieje u Page'a. Perfect. Now we just have to find where to enter the second code. Jak muszę znaleźć kody? Dobra, już jeden za przeden to zapiszemy. Dobrze, Victory. Dla Jade. I sam ciekawego uświadomisz. Dobrze. Czytałem. Back then it was a peaceful planet, but the conflict spread. Now you must know something. If I was a, it still exists, but I haven't exactly. The Beluga is at our place. You have to. I can't say any more on this M disc about. No matter what happens. No matter what happens. Good. No. I can't say any more on this. No matter what happens. Dobra, nam pokazał tą kryjówkę. Ale. To jest. Prowadzałem ten 1267 w którymś z tych odcinków. No matter what. No, I can't say the. It still exists. But the conflict spread. We came to heal it. But. Dobra, zgasimy to. Idę zobaczę jeszcze jedną rzecz. Perfect. Now we just have to find where to enter the second code. To no, przejrzymy i tam może ja mam ten kod przy sobie. Czekaj. Bo to już. A mogę wziąć, użyć? Nie. Mogę. Jakieś informacje? Buty odrzutowe Page'a, bo tam jakbym był do nich przymocowany. Nigdy nie pozwala mi przyjrzeć się z bliska. Sekundę. Ty skubańcu. Da się to wrócić tak, żebym miał ja łatwiej to odczytać. I jest. B9K4. N9V4. Jakaś kawałek kartki. Wybaczcie, będzie chwila głośno, muszę wziąć długopis, ołówek. I na czymś to zapisać? Może być na kopercie. B9K4. N9V4. Skubaniec, zbytnie to ukrył. Może coś jeszcze mam przy sobie takiego ciekawego? Nie, kilka nie chcę.
To oglądałem. To oglądałem. A to da się obejrzeć? To przepustka. To. O. Zobaczcie. Tak to jest, jak mi coś jeszcze... Jeszcze mam błędy z OBS-em, wybaczcie. Dobra. Mamy te kody, będziemy to już nic szukali, po prostu przejdziemy dalej. Piszemy tutaj jeden. Piszemy B9K4. B9K4. Niepoprawny. To będzie N9V4. N9V4. Gorzej jak ten nie będzie poprawny. Dobra, działa. Ale ja wpisałem jeden kod, nie dwa. To co ten drugi otwiera? Fajnie, super cacy. 20 years. Paige, you've been hiding this from me for the past 20 years. Wiesz co? Ciekawi mnie, co się stanie, jak na ten drugi kod pisze. Super chciał mnie chronić. Znaczy Jade, bo mnie to raczej nie chronił. Interesuje mnie ta druga konsola. Czemu tam? Nic nie wpisane. I nie wpisałem i to odpaliłam. Miałem odpalić dwie konsoletki, albo mi to odpaliło. Czy bym jakiś bóg spotkał, czy coś? B9K4, już powinien być. B9K4. Aha. Czyli gra po prostu z góry założyła, że... Pięknie, wystarczyło jeden kod wpływać, nie trzeba było dwóch. A ten drugi nic nie robi. Ech. Bugi i jeszcze raz bugi. Będziemy tam, bo szkoda czasu. I zajmiemy się belugą. Przede wszystkim weźmiemy sobie ten dysk. Sprawozdanie z belugi. A, i to jest ten... O, stabilizator lotu. Jeszcze jeden. Czyli jednak musiałem kupić widocznie ten stabilizator lotu. Będziemy tam. Beluga, sprawozdanie naprawy. Stabilizator głębokości ok. Okto spalanie ok. Stabilizator lotu brak. Musimy zainstalować ten, który jest, już mamy. I musimy pamiętać, żeby zabrać dodatkowy z garażu Mamago. Autopilot do statku powietrznego? Ok. Sortownia hiperpożywienia? Ok. Równoległość dusz? Ok. Silnik gwiezdny? Nie, grawitacyjny. Silnik grawitacyjny. Silnik gwiezdny? Brak. Potrzebny tylko do lotu kosmicznego. Musimy kupić od Mamago. No dobra. Czyli jedno i drugie kupić u Mamago. Już jedno kupiłem. Przez przypadek, bo myślałem, że to do mojego, więc okej. Okay. Pytanie, co z drugim? Nice. I can't control it. If we want to get off the ground, we're gonna need one flight stabilizer for each reactor. Ah, ja to mam tu włożyć. No way you're getting me back into that hunk of junk.
Not until it's completely fit for action. Dobra, dwa stabilizatory. Ship is now in full working order. I am to take a test flight. Okej. Znowu! Nie jest łatwe to latanie, powiem tak. Coś nie jest źle, trochę jak w War Thunderze. No i z głowy. No dobra, mamy to. Tu jesteśmy tutaj. Ale teraz moje pytanie brzmi bardzo jasno i klarownie. Mamy ciebie. Fajnie świat się zwiedza i w ogóle. Podoba mi się to. O. Da się to jakoś wylądować? Aha, czyli się nie da. A nie, da się. Skarb z wulkanu. Very careful. They say the treasure is guarded by a colony of Krochaks. A to nie jest ten skarb, o którym mówił ten gościu pijany przy barze? Na bank to jest ten skarb. Kurczę, z ciekawości zaleciałem do tej góry zobaczyć, czy coś jest od góry. Fajnie. No dobra, to... Lecz mamy zdjęcie. Tu kolei mam zdjęcie. Nie mamy. Okay, I'll file. O, jakiś M-dysk jest na końcu. Ciekawy jestem, czy uda mi się zdobyć tego M-dyska ostatniego. No, wykonamy sobie szybki zapis. No, pracownia Page'a nie będzie. Mamy 25 minutę. No i lecimy dalej. Myślałem, że to jakieś stworzenia, to kawałek jakiejś rurki. Dzięki! Straszysz mnie. Jak to tamtędy? Ja uważam, że tędy. Wiesz? Zobacz, jak ładnie przeskoczyłem. I co? I co? I co? Nie moja wina, że jesteś grubasem. Dobra. Ale tak będę potrzebował twojej pomocy, tłuścioszku. D-P-U-T-T. Don't break up the team. Attack! Nie dziękuj. Dawaj do mnie.
Idziesz? No, wyjdziemy. Nie wiem co z nim. Bugował się czy co? A jedziesz tutaj? No wreszcie, obudziłeś się. Dwie perły. Pełki dla mnie. Dobra, no będziemy na razie tędy. Tak czy siak muszę przejść na drugą stronę. Dobra, to pędzimy dalej. Hop. Hopa. Jeszcze raz hop. Jeszcze jedna perła. I lecimy z powrotem z tamtej strony. Problem, jeszcze dwie perełki dla mnie. Raz, dwa. Hop. Hop. I pędzimy dalej. Hop. 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 Tutaj nie mam nic do bicia. Tutaj zdjęcia mam porobione. Pędzimy dalej, 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 dalej. Tędy. I idziemy tutaj. Dobra, znowu walka. Koniec. Jeszcze 5 perełek na koniec. Fajnie, fajnie.
43 perły. Nie pamiętam ile tam było. 50? Czy 30? No, bynajmniej to jest wszystko już zrobione. Zdjęcie będzie trzeba zwracać, bo na tyle. Hop. Tędy, pędzimy tędy. I teraz mam poważny problem, bo... widzę, że nie mam jeszcze wszystkiego. Chciałbym zobaczyć M-dysk od... ten... od... Wydawnictwa Nauk. Chociaż obstawiam, że... no, to wydawnictwa, Jezu. O tej babki co... oj, przepraszam. Obiadzik mi się odbił. Prawdopodobnie mam małe podejrzenia, co na nim będzie, na tym M-dysku. A dokładniej przypuszczam, że to będą wszystkie zdjęcia, które zrobiliśmy. Jako nowy magazyn będzie wydany. No, uciekamy stąd. Ale jednak chciałbym tym wszystkim stworkom z tego świata zrobić zdjęcie. Beluga, gdzie jesteś? Chodź tu, maleńka. Maneuver not allowed. Excessive altitude. Article 563 clearly states that it is forbidden to open fire in free airspace. Tutaj wszystko zrobione. No dobra, polecimy tutaj, zobaczymy co jest tutaj po prawej. Aha, czyli to nic nie jest ciekawego. Tutaj coś jeszcze mamy. Jakieś górki, pagórki. No tak obstawiałem, zaraz to będzie. Ale miałem się upewnić. Będziemy dalej. It's the same as accelerating the hovercraft. You've got the fire button and even the retro rockets. None of the army's ships are equipped with it. A tu byłem? Byłem chyba. Nie, nie byłem. Co mi ukradniecie? Okay. O, w mordę. Zapomniałem o shifcie, o spacji. Dobra, dopalacze 26, lecimy. Bardzo szybko płyniemy, bardzo, bardzo. Bardzo źle, bo nie widzę ich. Oj kurczę, nie wiem jakby się to skończyło do mnie dopalacze. Dobra.
Beluga! Gdzie jesteś? Poproszę. Dziękuję. A to co to? Tutaj też chyba jeszcze nie byłem. Albo byłem, tylko nie wiem. Dobrze, dobrze. O, Grota Złodziei 4. No dobra, to lecimy. No ile mi ukradli? No, oni wszyscy ciągle staną po 100. Wow, wow. Mordę. Dobra, trzeba nadgonić, bo nie, przyznam wam się, że nie chcę mi się jeszcze raz tego robić. Serio? Przed samym nosem. Look out, Miss Jade! Looters! Don't let them get away! Oni nie są tacy łatwi już. A miałem prostą trasę, tutaj mam trasę z przeszkodami. Postaram się bez tego dotrzeć. Też udało się bez. Już na kolejne to już będę używał, jak będzie blisko i będę widział, że nie do końca jestem pewien. Badum. Ostatnie drzwi zostały. No i dobra, łajdaki. Nie, na co mi te perły? Ale jest dobra, może się przydadzą jeszcze. Dobrze, dobrze. Dobra, no już jest trochę ciszej. To jest zrobione, tam coś jest. Tam też już nie ma. Dobra, jeszcze polecimy sobie do garażu Mago. No tu byliśmy, bo stąd wyjeżdżaliśmy. Tutaj też chyba byliśmy, bo tutaj jeździliśmy tędy. Tak, tutaj byliśmy. No jak mam Mago? Hey, Jed, where you been hiding? Trzydzieści perełek.
This quota is not for hovercrafts, Jade. Come back with the spaceship and we'll install it for you. To gdzie jestem statkiem powietrznym? Czyli tam można, to co odkryłem, to właśnie mi powiedział o tym jeszcze raz. To mam tędy wleczyć? Nie no, tędy nie. Aha! Taki majsterz, ty trzeba to podlecieć i wylądować tym. Aj, jeszcze się te drzwi otwierają. A ciekaw byłem, po co one są. Chyba zamontujemy. As good as new and the installation is included, Jade. Don't let the neck. Nie przepuścimy. Well done, Jade. Dobra, moi drodzy. Du, 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 du. Account identification. Okay. To sobie kupimy. To sobie kupimy. To sobie kupimy. I to także sobie kupimy. Co to mamy? Tutaj na razie nic, nic, nic. Tutaj. Account identification. Okay. To weźmiemy. Starcoxa. Weźmiemy Starcoxa. Weźmiemy to, poda, dopalacz i jeszcze raz poda. I to będzie wszystko. I teraz, jeśli pozwolicie, dokonamy zapisu, moi drodzy, i ja się z wami pożegnam. Bo to będzie wszystko w tym odcinku. 726, 705, czyli zapisujemy tutaj. I moi drodzy, przejdziemy sobie, będzie trochę ciszej. W następnym odcinku nie pamiętam, nie wiem ile jeszcze fabuły nam zostało. Albo na jeden, albo na dwa odcinki, może na trzy, nie wiem. Wiem, że teraz jak mam już silnik kosmiczny. Silnik kosmiczny, tak to można nazwać. Napęd kosmiczny. O, napęd kosmiczny jak już mamy, to przypuszczam, że teraz będziemy mieli wylot na Księżyc. I tam się cała akcja naszej fabularnej rozgrywki zakończy. Dlatego zobaczymy, co będziemy robili jeszcze w następnym odcinku. Ale prawdopodobnie już polecimy na Księżyc, bo wszystko, co pozostało tutaj na Ziemi zrobione, zostało zrobione. Tak myślę, no te zwierzątka raczej wątpię, że znajdę wszystkie, chociaż chciałbym. No ale to było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Zobaczymy, co będzie dalej w następnym. Trzymajcie się zdrowo i pa, pa.